Znajdujemy się na Suchych Stawach. Miejsce to mieszkańcom Krakowa kojarzy się tylko i wyłącznie ze stadionem Hutnika, który powstał w tym miejscu w 1950 roku. Ale nazwa ta ma swoje głębsze uzasadnienie. Kiedy niedaleko stąd powstał klasztor w Mogile, powstały też wokół niego stawy rybne. Braciom nie wolno było jeść mięsa zwierzęcego, więc potrzebowali oni duże ilości ryb. Tak samo te ryby mogli przeznaczyć na sprzedaż. Więc już w średniowieczu klasztor otoczony był stawami. Te stawy były zasilane wodą z Dubni, wtedy bardzo jeszcze czystą. I tych stawów było około 20. Jeszcze na początku XX wieku na zdjęciach widać, że te stawy były napełnione wodą. Potem tą wodę spuszczono i powstały tak zwane suche stawy. Jest taką ciekawostką, że jeszcze w 1946 roku, w czasie letnich wakacji, tutejsza młodzież i okoliczni gospodarze korzystali z dobrodziejstwa tych stawów, między innymi w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ponieważ na najgłębszym z tych stawów, tak zwanym stawie zimowym, była trampolina, z której można było do stawu skakać na główkę. Była to wielka frajda dla okolicznej młodzieży. Jedynym ograniczeniem korzystania z tych stawów przez dzieci był zakaz używania mydła, którego pilnie przestrzegał rybak klasztorny, pan Nowak, który mieszkał w obrębie murów klasztornych w służbowym mieszkaniu obok państwa Mazanów czy Fiedorów. Wszystko zaczęło się od osiedla Strusia w Nowej Hucie. Tam przed blokiem najczęściej rozgrywaliśmy mecze na boisku asfaltowym. Również na boisku przyszkolnym, przy szkole 92. Tam mecze 4x4, 3x3. On razem z Krzyśkiem Bułkackim zostali ściągnięci w wieku bodaj chyba 13 lat albo 14 lat, jak trafił do Hutnika. I tam od razu widać było, że ten chłopak ma papiery na granie. Niewątpliwie gra z Mirkiem to była duża przyjemność, bardzo duża inteligencja na boisku, bardzo dobra technika, potrafił korzystać z obu nóg, świetnie, w zasadzie nie widać było różnicy przy strzale, czy on uderza lewą, czy prawą, która jest jego nogą wiodącą. On w polu karnym nie tracił głowy, tylko właśnie szybko analizował, błyskawicznie analizował i uderzał z reguły tam, gdzie powinien uderzyć. Ta wartość jego była nieoceniona, bo przekładała się to na ilość zdobywanych bramek. On w każdym sezonie strzelał po kilkanaście bramek. Podanie Sermaka zamienił na gola Waligura. To już 11 trafienie srebrnego medalisty Igrzysk z Barcelony w tych rozgrywkach. Najważniejsze osiągnięcie, srebrny medal olimpijski. Wprawdzie nie zagrałem tam wiele, tylko jeden mecz. Ale to, co przeżyłem tam, to zostaje na całe życie na pewno. Piłka nożna cieszyła mnie, zawsze grałem radosny futbol, zarówno jak i w Polsce, jak i w Belgii. Myślę, że swoją grą jakąś przysporzyłem radości tym kibicom, którzy przychodzili na mecze. Ja szczególnie pamiętam dwa takie mecze, kiedy prowadziłem Hutnika w wyjazdowym spotkaniu derbowym z Wisłą Kraków. Mirek strzelił przepiękną bramkę na 2-0. Mecz się zakończył wynikiem 2-1 dla Hutnika i w meczu rewanżowym po przepięknej indywidualnej akcji Mirek również zdecydował w wyniku meczu 1-0, wygrał Hutnik na Suchych Stawach. I tak właśnie strzelona została jedyna zwycięska dla gospodarzy bramka meczu. W derbach Krakowa Hutnik pokonał Wisłę 1-0. Na początku jest forma analogowa, czyli ołówek i papier. Ten kontur, który widzimy na pracach, to jest rysunek ołówkowy, który potem zostaje tak wpuszczony do komputera i dopiero obrabiany, te wszystkie światłocienie, kolory. Nie jest taka totalnie grafika komputerowa, ale nie jest to też typowy rysunek i typowe malarstwo, powiedzmy. Parę lat temu na polskim rynku sztuki pojawiła się taka postać jak Endo, która jako pierwsza robiła coś takiego, właśnie taki komiks w sieci. No i myślę, że ona jest inspirująca nie tylko dla mnie, ale dla wielu innych jeszcze artystów, którzy tworzą tego rodzaju rzeczy,
komiksowo-ilustratorskie i publikują je właśnie w internecie. Wiadomo, każdy ma swój styl i każdy jakoś tą swoją drogę wybrał, ale ona jakoś tak pokazała, że tak można i że sieć jest lepsza niż galeria. Ośrodek Kultury Norwida pragnął zaprezentować twórczość Agaty Dębickiej, która jest w tym momencie najbardziej rozpoznawalną nowochódzką artystką młodego pokolenia. Ona jest znana już nie tylko na naszym krakowskim podwórku, ale także można rzec na całym świecie, dlatego że Agata tworzy swoje piksele dla potrzeb głównie internetu i w internecie też je wystawia, także w zasadzie odbiorców ma z całego świata. Agata w twoich pikselach przedstawia młode dziewczyny zaplątane w sieci interakcji międzyludzkich, uczuciowo zamotane, targane wielkimi emocjami. I te wszystkie emocje muszą się skupić w kilkudziesięciu znakach albo SMS-a, albo opisu na Facebooku. Dosyć mocno się fascynuję internetem i tym, jak te relacje międzyludzkie, jakieś przyjaźnie, miłości w tej przestrzeni cybernetycznej funkcjonują. No i to jest bardzo inspirujące i z tego jakoś wyciągam też jakieś takie smaczki, które potem można przerobić na jakiś artystyczny materiał.